Cześć, z tej strony BN23 i oczywiście kontynuujemy naszą przygodę w świecie Gwiezdnych Wojen i Angry Birdsów. I przed nami 16 poziom. Tu musimy ewidentnie wykorzystać to coś. I Chewbacca tutaj ładnie to niszczy. Luke'iem bym się zajął tamtym gościem. No i myślę, że Chewbacca tutaj powinien dokończyć zniszczenia. Nie wiem, może z dwie gwiazdki jakoś się uda. Bo Luka nie użyłem jednego. O, tylko jedna, no dobra. Ale jak to? Kapi i Barry mądrze powiedzieli. I tak w sumie wspominałem w poprzednich odcinkach. Każdy poziom zawsze można później poprawić. O, to, na to też można działać. Okej, to nie wiedziałem. O nie, jakby to podrzucić wyżej. No nie, nie to chciałem zrobić, ale ogólnie. Albo dobra, nie, jeszcze raz troszeczkę. Ej, dobra, czyli to był plan. Ej, no to teraz dwie gwiazdki powinny być. Teraz było nieźle. Nawet. To mamy już strzelców. Nie, lepiej można. Nie. Dobra. Niechcący zamiast zrestartować poziom wyłączyłem nagranie, ale dobra, już jestem. Nic się nie działo, bo to nawet nie trwało parę sekund, zanim włączyłem znowu. Bo sobie przesunę o to. Ojej, kurwa, myślałem, że znowu coś popsułem, dobra. Tutaj będzie w porządku. Kurde, jakoś nie mam pomysłu na ten poziom. No nie, ej, ale... Ej! Może to jest ten pomysł. Może to jest ten plan. To kurde, oni mogą nas tu łatwo trafić. No to świetnie nas teraz trafia. No, kółko spadnij. Nie tak. Nie mam pomysłu na ten poziom. No i ten TNT większe spustoszenie. To jest sam Luke.
O dobra. Teraz mi się jakoś udało. Ale wraz ciężko będzie tamtego. Jakby Luke spadł, no to TNT. No nie spadł oczywiście. No bo po co? Dobra, udało się wreszcie. Choć nie przyszło to łatwo. Czasami trzeba naprawdę tak pokombinować to. No nie jest czasami to łatwe. Niby by się wydawało, że taka gra bardziej skierowana w teorii do młodszych użytkowników, do młodszych graczy, ale do młodszych odbiorców, ale jednak jest tak zrobiona, żeby też sprawiła wyzwanie, jak grają w to starsze osoby, tudzież też rodzice. Tych młodych. Oczywiście. Więc tak to właśnie się prezentuje. Nie, 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 nie. Dlatego. Nie, no dobra, inaczej, jeszcze inaczej. Okej, to na pewno trzeba było zrobić coś z tym. Nie, za bardzo mnie. Ale ogólnie trzeba zacząć tak, jak zacząłem. Kurde, gdyby znowu mnie nie podważyło, to by było już idealnie. A tak, zaczynamy tak, oczywiście. Nie, teraz jest źle, bo tamte świnki nie ucierpiały, już poziom był do niczego. No, dobra, powinny być dwie gwiazdy. Na to liczę przynajmniej. No i są. Jedyna nasza nadzieja, żeby trafić, nie doleciała. Już kurde, co ciężko tu jest. Zupełnie nic, a nic to nie dało. Dobra, jednak coś to dało. Dobra, ale teraz będzie na jedną gwiazdkę, ale ja spróbuję przejść w ten sposób poziom na wyższą liczbę gwiazdek. No już zrobię to na tym odcinku, bo niech będzie. Poziom 21. No nie, to jest źle, bo to rozwaliliśmy.
I poziom poprawiony, teraz powinno być 6 gwiazdek. Tak, brawo, ja 6 gwiazdek. 3 gwiazdki teraz powinny być. Elegancko, poprawiłem wynik. O to chodziło. Nie, źle. Nadal źle. Dobra, ostatecznie to dobrze. Oj, popsułem niestety. Jeszcze raz. O nie, teraz była taka sytuacja ładna. Dobra, trzeba to zrobić ładnie. Konstrukcja cała została podważona. No nie, 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 nie. Ach, i został ten jeden. No to nie, źle, bo już nie wykonam tego. Dobra, tamta wieża standardowo się zawali. Szkoda, że Luke nic nie zrobił. Dobra, ale na jedną gwiazdkę przynajmniej będzie. Zawsze to coś. O, to jaki mam poziom złożony. Mogłem to mieć na 3 gwiazdki. To zaraz znowu spróbujemy poprawić. Chociaż spróbujmy, nie? Oj, nie to. Jednym czubaką to się udało zrobić. Tak nie wiem, teraz coś inaczej zrobiłem. Oj, dobra, tam. Przejdźmy dalej. Nic się nie udało.
No i dobra, powinno być w porządeczku. Teraz znowu mamy... W sumie mogę od razu tam trafić. Teraz jak Obi-Wanem chcę ładnie trafić, to muszę jakoś... No i dobra, dwie gwiazdki powinny być z racji tego, że zaoszczędziłem użycia Luka. Tu mamy już samych Obi-Wanów. Może tak trzeba było zrobić? Nie, no dobra. A to może jakoś tak właśnie trzeba się ładnie odbić. Dobra. No i kurde, tego ostatniego nie mogę trafić. Tam się będę musiał najwięcej wysilić. No nie, nie, żeby te klaski popchało. To za mało. Nie. Na pewno pierwszego Obi-Wana można w ten sposób posłać. No kurde, ale wcześniej lepiej szło. Miałem super okazję, żeby tamtego dopchać. Dobra, uff, udało się, wreszcie. No jakoś w miarę solidnie to wyszło.
Będziemy mieli filmik. Dochodzi do ostatecznej konfrontacji Dartha Vadera ze swoim synem Luke'iem. Całą sytuację bacznie obserwuje Imperator Palpatine. Oj, mamy bossa! Mamy Lorda Vadera. Nie oszukujmy się, ten poziom można zakończyć jednym strzałem w Dartha. Właśnie, ten strzał musi być dobry. Bo Dart tutaj wszystko podtrzymuje. Ale tak, żeby tam tę świnkę jeszcze od razu strzelić. Nie, nie, nie. Tak, żeby przelecieć tamtędy. Nie. Nie, 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 nie. Mamy Dartha Vadera. No dobra, nie udało się. Nie wiem, czy tam jak na początku ten poziom robiłem, to nie wyszło to lepiej, ale już dobra. Niech będzie tak, jak jest. Myśmy spróbowali tam trafić. No to tutaj Dart nie podtrzymywał zbytnio nic mocą to. Nie, troszeczkę inaczej to. Chciałem rozegrać, dobra. Zacznijmy może od tego. Udało się za dwoma czubakami, co zaraz spróbuję. Do zużycia już Luka tego drugiego. Jedna, myślałem, że dwie będą. Ale spróbuję jeszcze tamto. Nie, teraz nie. Nie uderzyłem do końca tak jak chciałem. No właśnie, teraz nie mogę tak uderzyć jak bym chciał w sumie. Nie, to nie pobije wyniku, dobra. Trudno się mówi. Dobra, inaczej.
Nie, bo chcę tam trafić. No nie, ten oficer powinien zginąć. To główną rzeczą, którą należy zrobić, jest pokonanie Dartha. Bo jak już się pokona Dartha Vadera na tym poziomie, to już się dużo osiągnie. No nie, no teraz już nie mogę. Dobra, udało się. No dobra, czasami trzeba tak po prostu, najłatwiej. Tak, jeden Ben został. O, tu jaka potężna konstrukcja jest. Pod utrzymaniem mocy Dartha Vadera. Jak to by spadło. No dobra. No fajnie. O! Dobra. O to chodziło, tam trzeba było władować wszystko. No nie, nie udało się. Oni mają szansę Dartha wystrzelić? Nie, bo już się popsuło. Bo to od razu jeszcze inaczej trzeba. Dokładnie to tak trafić. Dobra, już mam pomysł na to. O co mi chodziło?
spodziewałem się lepszego zniszczenia tej części, ale dobra, to nic. Czy teraz już będzie ostateczny poziom? Ostateczne pokonanie Imperatora? Będzie filmik? Luke pokonuje Dartha Vadera. Ale nie chce go zabić i zwraca się przeciwko Imperatorowi. Nie chce podążać ciemną stroną i nie zamierza zabić swego ojca, a przeciwstawia się Lordowi Sithów. To jest ostateczny z ostatecznych poziomów. Mamy Imperatora Palpatina, obok niego jest Darth Vader. Aha, jak się kręci. Nie no dobra, lukiem to trzeba te wszystkie konstrukcje tam na górze ciachnąć mieczem, oj. No, Imperator się broni błyskawicami mocy. Dostał. A, czyli Imperator nie został jeszcze dostatecznie uszkodzony tym, co w niego władowaliśmy. No niewątpliwie mocny jest. W końcu Lord Sithów. Dobra. Ale nie, ale nie. No spokojniutko, to już jest sam koniec gry. To już trzeba ostro pocisnąć. Ale jak ten Palpatine się obniży na tym swoim krześle, to te klocki. Czemu on coś się naładował? Aha, bo on ładuje te swoje pioruny w ten sposób. I tak, Darth Vader oczywiście przeciwstawia się Imperatorowi, nie może pozwolić na to, by on piorunami mocy, a błyskawicami mocy atakował jego syna i chce raz na zawsze zniszczyć Sithów w galaktyce i przywrócić, tak jak według przepowiedni, równowagę mocy. I mogliśmy użyć Dartha Vadera. Naprawdę jego potęga ciemnej strony zdecydowanie większą mocą niż Obi nawet dysponuje, najpotężniejszy ptak w tej grze.
Bo Darth Vader nie jest świnią, a ptakiem. Imperator zostaje pokonany. A Luke spędza ostatnie chwile ze swoim ojcem. Zdejmuje mu maskę, by Anakin mógł spojrzeć na swojego syna na własne oczy. Niestety po raz ostatni. I tak oto kończy się nasza historia. Rebelianci świętują zwycięstwo nad Imperium, a Mistrz Yoda, Obi-Wan Kenobi i Anakin Skywalker pojawiają się jako duchy mocy. No i to by był koniec naszej przygody. To by był koniec naszej przygody. Także mam nadzieję, że seria się podobała, że wyszła fajnie. A ja się z wami żegnam. No i cześć. Ale przepraszam. Jeszcze tutaj pokażę wszystko, co odblokowałem. Wszystkie tutaj mamy rzeczy. No i tak, doszliśmy do końca. Także do usłyszenia. Już w kolejnego odcinku nie będzie, ale widzimy się, słyszymy w innych seriach. Także cześć.